Małe Miasto to program Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego i dzięki wsparciu naszego banku BGK mogliśmy zorganizować Małe Miasto Kartuzy. Gościmy właśnie w Kartuzach. Na projekcie obecnych jest 100 dzieci oraz około 20 przedsiębiorców. Dzieciaki każdego dnia pracują na stanowiskach wraz z przedsiębiorcami, wykonując różne bardzo ciekawe zawody. Po tych regularnych zajęciach, podczas których dzieci uczą się edukacji finansowej i przedsiębiorczości, odbywają się również dodatkowe aktywności, jak na przykład rajd rowerowy, planszówki, bądź też wiele innych bardzo ciekawych atrakcji. Pod koniec projektu dzieci mogą zrobić zakupy w sklepie marzeń. Na terenie miasta powstaje również z odprowadzonych przez dzieci podatków małomiasteczkowa inwestycja. W gminie, gdzie odbywa się projekt, jest to jakiś element placu zabaw, bądź też inna inwestycja, z której później dzieci w przyszłości będą mogły korzystać. W tym roku odbywa się 5. edycja programu Małe Miasto w formie Tu Kolonii. Jest to bardzo ciekawy i atrakcyjny program. Za każdym razem, jak kończymy projekt, dzieciaki pytają, kiedy będzie powtórka. Podczas tego projektu dzieci zdobywają wspaniałe doświadczenie i bardzo dużo się uczą. Jestem kuratorem projektu Małe Miasto Kartuzy. Wraz z Fundacją Kaszubską oraz Kartuzkim Centrum Kultury przygotowaliśmy projekt o nazwie Małe Miasto Kartuzy. Aplikowaliśmy o ten projekt w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Fundację BGK z Warszawy. Nasi uczniowie codziennie uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorcami, podczas których za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie w postaci talerów kaszubskich. Nasze małomiasteczkowe dzieci codziennie w ciągu 7 godzin zajęć uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorcami, w wykładach tematycznych z zakresu finansów i ekonomii, jak również w dodatkowych aktywnościach. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego za to, że zechciała zrealizować w naszym mieście ten projekt o nazwie Małe Miasto Kartuzy. Bardzo dziękujemy za to, że naprawdę profesjonalnie, ze wszelkich miar i w warstwie merytorycznej, i w warstwie finansowej, i w warstwie społecznej, i w warstwie organizacyjnej Fundacja pomogła nam zrealizować ten wspaniały projekt, ponieważ zaopatrzyliśmy przez te 5 dni działalności setkę dzieci z naszego małego miasta, jakim są Kartuzy. A ta setka dzieci to naprawdę jest ogromna ilość. My przeważnie w naszej placówce realizujemy półkolonie na 20-30 dzieci, natomiast w tym przypadku było to przedsięwzięcie bardzo duże. Zaangażowaliśmy wszystkie siły w postaci naszych pracowników, wychowawców, instruktorów, którzy bardzo ciężko pracowali, ale dali z siebie wszystko i myślę, że po sygnałach, jakie dostaję, ten projekt naprawdę w trzecim dniu swojej działalności jest odbierany rewelacyjnie. Rodzice dzwonią, nawet dzwonią osoby, które chcą dołączyć jeszcze do tego projektu, co oznacza, że projekt został zrealizowany w sposób niezwykle profesjonalny. Małe Miasto Kartuzy to niezwykle udane przedsięwzięcie, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż projekt Małe Miasto Kartuzy odbywa się właśnie u nas w Kartuzkim Centrum Kultury.
To ogromna radość, bowiem mamy przyjemność bawić dzieci, ale poprzez naukę, co jest dla nas bardzo ważne i ciekawe. Bardzo dziękuję Fundacji BGK za taką możliwość. Projekt jest fantastyczny, dzieci są bardzo zadowolone. Bardzo dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy poświęcili tutaj sporo czasu, bo mieliśmy wszelakie branże, dziedziny i dzieci zaznajamiały się właśnie z pracą, jak ona wygląda tak naprawdę od kuchni. Więc to ogromny ukłon w kierunku wszystkich przedsiębiorców. Tak jak powiedziałam, projekt jest przewspaniały. Dzieci korzystają w pełni i są bardzo, bardzo zadowolone. Chciałabym również jeszcze od siebie podziękować z całego serca pani Janie Miszkurce, która naprawdę włożyła w to ogrom pracy. Jej zaangażowanie, wsparcie projektu, pomoc, cenne rady są dla nas po prostu nieocenione. Jest to osoba na właściwym miejscu, która bardzo pięknie wspiera te projekty i widać, że ma do nich serce.